Witam was wszystkich serdecznie na wielkim finale Festiwalu Polska od Kuchni w Warszawie pod Stadionem Narodowym. Pogoda co prawda nam od rana nie dopisała, ale to nie problem, jeśli wszędzie dookoła jest taka gorąca atmosfera. Dziś będziemy mieli okazję poznać w końcu wielkich finalistów i dowiedzieć się, kto został mistrzem kuchni polskiej. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, za nami jest stanowisko Enea, na którym można sobie zrobić mega zarąbiste wideo, które można się potem pochwalić w social mediach. Takie wiecie, 360, jak w Matrixie. Także polecam, bardzo fajna zabawa. Słuchajcie, gdy byłem młodszy i wiele mniejszy, była taka reklama Pij mleko, będziesz wielki. Chyba firma Łowicz w roku 1906 wzięła sobie te słowa bardzo do serca. Tutaj mamy masełko świeże. Mamy maślanki w degustacji w różnych smakach, mamy truskawkową, maślankę kawową mamy, mamy ser księżak typu szwajcarskiego, mamy nasz wspaniały kefir kaukaski, mamy do tego naszą maślankę mango marakuje i na końcu mamy nasz ser Gołda Łowicki. Zapraszamy serdecznie Państwa. Słuchajcie, za nami stanowisko polskich przetworów. Z doświadczenia wiem, że zazwyczaj na festiwalach gotowali tutaj bardzo smaczne rzeczy, które można było potem zdegustować. Także z chęcią dowiem się, co będzie gotowane tym razem. Chodźmy do Pana Rafała. A dzisiaj w menu? Dorsz przepyszny, oczywiście bałtycki, owijany bekonem, do tego prażone jabłka, chrzan, odrobinę też chrzanu japońskiego, pomieszamy trochę kraje. Będzie kulewiak z pieczoną szynką tym razem, na kiszonej kapuście z odrobiną zasmażki, taką lekko sznurowana. Do tego sos pomidorów i cebuli, będzie bardzo pysznie, a na koniec jeszcze kurczaczek w sosie włoskim, oczywiście pomidorowym i kluseczki z ziemniaków. Będzie naprawdę bardzo pysznie. Zapraszamy. Dzień dobry, jako Kaufland serdecznie zapraszamy do partnera całego tego wydarzenia. Na stoisku mamy masę ciekawych produktów, w tym ciasta na słono, pierogi na słodko, jak również wszelkie inne dobroci, także serdecznie zapraszam. Idzie, strasznie wieje, a gdy wieje, najlepszy cieplutki rosołek. Sprawdźmy, co się dzieje u mojej kumpeli Kasi. Podbijamy do Kasi. Do Kasi podbijamy, czy słyszy? Do Kasi. Siema. Siema, czekajcie, to ja się rozbiorę. Ulala, to może tutaj powiesz, co się dzieje ciekawego na finale dzisiaj. Słuchajcie, chodźcie tutaj. Idziemy. Tu mam taką ekipę, która ze mną przyjechała, jeździ normalnie, prawie grupis, słuchajcie. Są uzależnieni od warsztatów kulinarnych na Polsce od Kuchni. Dzieciaki robią niesamowite kanapki, tortille. Dzieciaki, pokażcie, co robicie. Kanapki. I wszystkich, cały ten tłum tutaj karmimy, bo to jest Polska od Kuchni i nikt tu nie wyjdzie głodny. Nasze panie z wioski pieką cudowne chleby, bułeczki, serniki, jabłeczniki z naszych jabłek z sadu, syropy z dzikiego bzu, z pędów sosny, mięty. Widzimy tutaj pana pralkę lub panią pralkę, nie wiem do końca. Pana pralkę! Pan pralkę. A takie pytanie, czy bierze pan też pieniądze? Nie. My dajemy zarobić. Gospodyń mogą zbierać ten sprzęt i na tym zarabiać. Okay, przyjedziemy, zapakujemy, tylko wystarczy taką zbiórkę zorganizować i koło gospodyń otrzymuje w ramach EcoProfitu, bo to jest program EcoProfit i eco-profit.pl, strona internetowa, projekt EcoGospodynie.
zapraszamy do wzięcia udziału. Zapraszamy, a my szukamy innej pralki. Witamy serdecznie, jesteśmy kołem gospodyń wiejskich Śliwniczanki, województwo lubuskie, powiat żagański, gmina Małomice. Dzisiaj przyjechałyśmy z zupą grzybową z suszonych grzybów i z razami wołowymi z grzybami suszonymi z sosem. Mamy również do zaprezentowania wiejski chleb ze smalcem oraz przepyszne ciasta. Napoi może być wiele, na przykład takie w cudownych, wysokich pojemnikach, na przykład takie spod lady, w kubkach, w różnych miejscach, ale to, czego dzisiaj szukamy, to na pewno naszych rosołów. Idę sobie po festiwalu, a ty jakaś baba z Biedry. Nie można mówić, że ja z Biedry, bo to przecież sponsorem jest Kaufland. Nie ma. Ale stopa, ale stopa. Będzie cenzura. Jak tam ogólnie? Bardzo dobrze jest, szukałam cię, ponieważ może jakiegoś TikToka nagramy. No właśnie, do tego zmierzamy, dlatego słuchajcie, stay tuned, już niedługo mega relacja, mega TikToki, wbijajcie na TikToka festiwal. Polska od kuchni! Wow. Yeah. Bo tutaj zauważyłem taki napis, który mnie bardzo zdziwił. Pańszkraft. Tak trochę niemiecko brzmi. Ja po niemiecku. Co, czym to jest? To są takie kartofle, ziemniaki, gotowane osobno, jest gotowana kapusta kiszona albo zwykła kapusta nieukiszona i to jest zmieszane razem z tustem, a tustę to jest wiadomo co. Oczywiście, ale pierwszy raz coś takiego widzę. To nie to. To są takie dania, że tak powiem, przygotowywane, takie syte. Dla górników, wiadomo, wsiąsku nie z górnictwa i taki mężczyzna, jak schodził na dół, musiał być niestety pojedzony. Bo na takich sałatkach to on by długo nie pociągnął. Dobra, słuchajcie, godzina 16, pora odwiedzić Kubę. A po co? Po rosół, zgadliście. No, co by innego jak nie rosół. Kuba robi najlepszy rosół z korpusu. Liślał robi żele angielskie, pieprz czarny, grubo-zielisty. I z różnych takich różnych rzeczy. Nigdy nie potrafię zapamiętać tego, jak gdy mówi. Proszę powiedzieć, co tutaj widzimy pięknego? Rękodzieło, które jest wyrabiane przez naszą koleżankę Renatkę Szczęch. Wszędzie wygrywa pierwsze miejsca. To serwetki. I to obrus też zrobiła i te serwetki, i te róże piękne. A co to jest za materiał? A to jest włóczka. Rozumiem, że pani bierze udział w konkursie Miss 18+. Tak powiedzmy, jednak jestem w tej drugiej grupie, 45+. A no, powiedzielibyście? Niestety, wspaniały festiwal Polska od kuchni właśnie się kończy. Było przepysznie, przytyłem na pewno parę dobrych kilo. Jest mi trochę smutno, nie będę ukrywał, ale na szczęście to nie koniec emocji, bo zmierzamy teraz na roztańczony narodowy, a to oznacza dużo świetnej muzyki i gwiazd. Do zobaczenia w przyszłym roku. Ojcu Ruś, nie chodź za dziada i na dzień.